tym roku przegląd odbył się pod hasłem Kolorowe przedszkola. Tegoroczna edycja, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony dzieci, ale również nauczycieli, którzy pomagali młodym artystom przygotować się do występu. Przeglądy z okazji Dnia Dziecka tak naprawdę odbywają się od kilku lat. Przedszkola w różnej konwencji przedstawiają z reguły utwory właśnie taneczne. Jest to forma zabawowa dla wszystkich przedszkoli. Przy okazji prezydent miasta funduje dla tej przedszkoli drobne upominki, nagrody i słodycze. Ma być to po prostu dzień radości dla wszystkich przedszkoli, niezależnie od tego, czy są to przedszkola publiczne, czy niepubliczne. Jest to formuła otwarta dla wszystkich, którzy tylko chcą wziąć w tym udział, a szczególnie chodzi o te małe, nasze małe dzieci, które chodzą do naszych przedszkoli. Przeglądy przedszkoli są imprezą cykliczną. Jak twierdzi dyrektor przedszkola miejskiego nr 2 w Zamościu, poziom prezentowanych przez dzieci układów tanecznych z roku na rok jest coraz wyższy. Myślę, że jest to duża frajda dla dzieci. Cieszą się również z tego rodzice, ponieważ mogą popisać się swoimi dziećmi, czego się nauczyły. A naprawdę przeglądy, tak jak widać, robią duże wrażenie. I jak gdyby co roku ten poziom przygotowania dzieci jest coraz wyższy. Coraz piękniejsze stroje, coraz bardziej skomplikowane układy. Jak mówi nauczycielka z przedszkola miejskiego nr 13 z oddziałami integracyjnymi w Zamościu, takie występy stanowią świetną zabawę, a same dzieci chętnie biorą w nich udział. Myślę, że wszystkie dzieci, które tutaj są, wspaniale się bawią, mogą zaprezentować swoje umiejętności, swoje przedszkole. Jest ogólnie bardzo radosna atmosfera. Nasze przedszkole uczestniczy w przeglądzie od momentu, kiedy ten przegląd powstał. Wszystkie dzieci bardzo chętnie w nim uczestniczą. Zawsze wcześniej odbywają się próby, ćwiczymy i dzieci chyba później radośnie prezentują te swoje umiejętności. Podczas przeglądu panowała przyjemna atmosfera, która udzieliła się również publiczności. Na koniec mali artyści otrzymali słodkie upominki.